Dobrze, proszę Państwa, przyszła do mnie w końcu paczka ze Skate Pro i zamówiłam parę rzeczy. Dzisiaj zrobię unboxing. Nie jest ona w najlepszym stanie, jak możecie zobaczyć. Z Danii trochę daleko, ale otworzę ją tutaj na odcinku i zobaczymy, co... Znaczy, wy zobaczycie, co się w niej kryje, ja już wiem oczywiście. Dobrze, więc zobaczmy. Więc zrobimy sobie unboxing. Dobrze. A więc tak, proszę Państwa, jak widać, pierwszą rzeczą, jaka jest w mojej paczuszce, to są te koła. Oraz drugie, są bardzo ładne. Kurde, lekkie. Więc panie, odłożę sobie tutaj na bok. I tutaj mamy... O kurde. Tutaj mamy killer padsy. W końcu będę mieć normalne ochraniacze, nie to co... Zawsze te Oxelo. I mamy jeszcze taki ochraniacz na zęby, sobie kupiłam na sprawdzenie. I naklejka Skate Pro. I to wszystko, moi drodzy. Więc... No. Zabieramy się do składania. Dobra, ja założyłam ochraniacze. No, prezentują się dobrze. Myślę, że rozmiar jest akurat na mnie dobry. Są wygodne i o wiele bardziej chronią niż te moje dawne Oxelo. To jest bez porównania. Tutaj rzepa jest bardzo dobra. Tak dobrze sobie. No, więc ochraniacze na plus. Teraz sobie otworzę tutaj te kółka. Możecie zobaczyć teraz z bliska. Tak się prezentują właśnie. To ja idę je założyć na mój set. A więc po rozpakowaniu prezentuje się następująco. Są naprawdę bardzo ładne, lekkie i tutaj w końcu będę mieć dobre łożyska. Dobrze, zacznijmy od tego kółeczka. Tutaj wystarczy odkręcić. No, trochę brudne to kółko. Ale no cóż. Ja sobie jeszcze przed tym wyczyszczę cały tutaj widelec, ponieważ nie chcę, by to kółko było brudne na samym starcie. Nie lepiej jest to czymś. Nie ma luzów. Dobrze, pierwsze kółeczko założono. Ole, nic nie słychać z tego łożyska. Nic, totalnie. To teraz drugie. Tutaj macie z bliska, jak te kółeczka wyglądają. Według mnie one są bardzo ładne. Tutaj macie drugie. Tak, mój piękny dek, który jest zjechany na maksa, ale no według mnie git. Muszę jeszcze dokręcić sobie kompresję, bo to kompresja. Takie dźwięki. A więc proszę Państwa, wszystko dokręcone i ten secik jest idealny. To jest mój wymarzony tak jakby set na ten moment. Jest mega lekki, on waży jakieś 3 kilo niecałe chyba. I drop test, uwaga. Idealnie, proszę Państwa. Nie no, mega mi się podoba. Jeszcze bym zapomniała o tych ochraniaczach na zęby. Ale to chyba Was nie interesuje, jak ochraniacze. Kupiłam właśnie te ochraniacze na zęby, takie różowe. Otworzę je. Zobaczymy. Zobaczymy jak one... Bo wiem, że je trzeba w wodzie ten i w ogóle...
Dobra. Podwójna warstwa. Nie no, chyba są spokojne. Trzeba w wodzie jeszcze rozgotować i no wiadomo o co chodzi. I ochraniacze, kurde, w końcu będę mieć dobre ochraniacze. Tak się prezentuję w nich. Tak więc się, tak więc wyglądają. O, i piesek przyszedł. Sienka! Jogi. No akurat macie mojego pieska, który mi... Nie, możecie nawet ugryźć kółek. Nie wiem dlaczego gryzie kółka, ale... No, chyba pokrzam z tych ochraniaczy, bo są idealne dla mnie. Nigdy nie miałam takich opancerzonych, tylko miałam te Oxelo, które chroniły, kurde, tutaj tylko ci mały kawałek kolana. Trzeba dbać o te kółka, żeby się nie zniszczyły. Wiadomo. A nie no, fajnie. Dobrze, więc to na tyle z tego odcinka. Ochraniacze teraz będę testować. Byłem na parku. Dobrze, więc tyle, zostawcie 100 łapeczek w górę. A ja nagram dla was kolejny odcinek. No to miłego dnia bądź wieczoru. Narka.